Witam Was serdecznie w ten słoneczny listopadowy poranek. Jak co kwartał parę słów na temat naszych wyników za trzeci kwartał 2024 roku. To był dobry kwartał. Nasz zysk netto wyniósł 636 milionów złotych, o 2% więcej niż w poprzednim kwartale i tym samym ustanowiliśmy rekord zysku kwartalnego w historii naszego banku. Osiągnęliśmy ten wynik mimo zaksięgowania rezerwy na ryzyko prawne związane z portfelem kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich w wysokości 277 milionów złotych. Po części ten element został zrekompensowany aktualizacją szacunków wyceny wpływu wakacji kredytowych, co przyłożyło się na 100 milionów pozytywnego wpływu na nasz rachunek wyników. Nasze przychody wzrosły we wszystkich istotnych kategoriach, łącznie w ujęciu kwartał do kwartału o aż 23,9%. Jakość portfela kredytowego pozostaje na stałym, dobrym, niezmiennie poziomie, a koszty ryzyka uległy normalizacji. W obszarze bankowości korporacyjnej MŚP zanotowaliśmy solidny wzrost wolumenów kredytowych oraz wzrost liczby klientów, którzy aktywnie z nami współpracują. W obszarach bankowości detalicznej i biznesowej oraz personal finance stopniowo ograniczamy spadek wolumenów kredytowych, równocześnie istotnie poprawiając akwizycję nowych klientów i nowych rachunków bieżących. Jeśli chodzi o ESG, co jest dla nas niesłychanie ważne, to w trzecim kwartale przekroczyliśmy pułap 10 miliardów złotych zrównoważonego finansowania. Równocześnie prestiżowa agencja Morningstar Sustainalytics poprawiła jeszcze bardziej rating ESG naszego banku do poziomu 9,8, co oznacza ryzyko znikome. Mamy najlepszy wynik rankingowy, jeśli chodzi o ESG wśród wszystkich banków w Polsce, co napełnia nas dumą i stawia poprzeczkę jeszcze wyżej. Przed nami ostatni czwarty kwartał tego roku. W dalszym ciągu będziemy koncentrować się na pozyskiwaniu nowych, wartościowych klientów, poprawie ich doświadczenia, poprawie wewnętrznych procesów i systemów, wykorzystaniu sztucznej inteligencji do procesów operacyjnych w naszym banku. Będziemy również budować naszą pozycję na rynku kredytu we wszystkich segmentach, w których działamy. Oczywiście wyzwań przed sektorem wciąż dużo, ale wierzę, że jesteśmy dobrze przygotowani do tego kwartału, który przed nami oraz do kolejnych lat. Dziękuję za to, że jesteście z nami. Życzę wszystkiego dobrego.